Buongiorno. Dziś witam się z Wami w języku włoskim, dlatego że przygotujemy kolejne proste włoskie danie. Będzie to penne alla arrabbiata, czyli makaron, który narodził się w okolicach Rzymu gdzieś w latach 50. Wtedy to w kuchni włoskiej panowała moda na takie pikantne smaki. Jeśli chodzi o przygotowanie tego dania, to będzie ono bardzo szybkie i nie będziecie potrzebować wielu składników. Potrzebne będą przede wszystkim pikantne papryczki. Ich pikantność dostosujcie do swoich własnych preferencji. Poza tym czosnek, makaron. Jeśli chodzi o makaron, to ja wykorzystuję penne, ale nada się również kilka innych rodzajów makaronu. Jeśli kiedyś będziecie we Włoszech i będziecie zamawiać makaron penne, to zwracajcie uwagę, aby dokładnie wymawiać to podwójne N. Jeśli wymówilibyście tą nazwę przez jedno N, to moglibyście zostać opacznie zrozumiani. Poza tym potrzebne będą również pomidory pelati, czyli pomidory bez skórki. Ja mam pomidory w puszce, ale jeśli byłby sezon, to moglibyście wykorzystać również takie świeże pomidory. Poza pomidorami również odrobina soli, odrobina oliwy i pietruszka. I to są wszystkie składniki potrzebne do przygotowania tego dania. I ja rozpoczynam od podgrzania wody, w której będę gotował makaron. Wodę mogę sobie od razu porządnie osolić, aby nie zapomnieć o tym później. Zanim woda zacznie się gotować, czosnek pozbawiamy skórki i kroimy go w plasterki. Czosnek kroimy na plasterki, które nie są przesadnie cienkie, ale nie są również grube. I gdy jest już pokrojony, na patelnię możemy wylać odrobinę oliwy, włączyć średni ogień i na jeszcze zimną oliwę przerzucić czosnek. Gdy czosnek jest na patelni, możemy zająć się papryczkami, które łącznie z pestkami kroimy sobie w plasterki, pozbawiając ich oczywiście tych zielonych ogonków. Pokrojone papryczki przerzucamy na patelnię, gdzie smaży się już czosnek. Czosnek z papryczkami podsmażamy dosłownie chwilę, tak aby złapał on nieco temperatury. A ja widzę, że zaczyna gotować mi się woda, więc wrzucam do niej makaron. Jeśli chodzi o długość gotowania makaronu, to jeśli korzystalibyście z makaronów polskich producentów, to uważajcie na to, co pisze na opakowaniu. Polscy producenci często lubią przesadzać. Makaron gotujemy tak, aby był al dente, więc on w garnku nie może spędzić zbyt dużo czasu. Dosłownie po chwili na patelni czosnek zacznie zmieniać nieco kolor. Musicie pilnować, aby nie był on przypalony. I w tym momencie możecie dodać na patelnię pomidory pelati. Jeśli pomidory będą w całości, to wtedy za pomocą łyżki możecie je porozgniatać. Możecie zwiększyć nieco ogień i gotować wszystko mniej więcej tyle czasu, ile gotować będzie się makaron. W międzyczasie możemy przejść do siekania pietruszki, ale wcześniej powiedzmy sobie, od czego pochodzi nazwa tego dania. Arrabbiata w języku włoskim to nic innego jak zły, ale bardziej w kontekście wściekły, więc można powiedzieć, że dziś przygotowujemy takie wściekłe danie. Po kilku minutach na patelni do sosu możemy dodać makaron, który właśnie się ugotował, dodać pietruszkę, a następnie wszystko solidnie wymieszać. Wcześniej jednak możecie spróbować sosu i zobaczyć, czy potrzebuje on nieco soli. Wszystko dokładnie mieszamy na patelni i nasze penne alla arrabbiata jest już gotowe. W tym momencie możemy przerzucić je na talerze i podawać. Możemy posypać je na koniec jeszcze odrobiną pietruszki, a jeśli chcielibyście to danie jakoś dodatkowo wzbogacić, to fajnie sprawdzi się tutaj na przykład parmezan, pecorino albo inny podobny twardy tarty ser. Jest to danie, którego poziom pikantności zależy od papryczek, jakie wykorzystacie. Jest to idealna pozycja dla wszystkich fanów kuchni włoskiej, którzy lubią pikantne smaki. Jeśli spróbujecie takie penne arrabbiata zrobić u siebie w domu, to napiszcie mi w komentarzu, jak Wam smakowało. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dzięki, cześć!